Sądy dyscyplinarne w pierwszej instancji to są sądy powołane z przymusu. Żaden sędzia nie miał wpływu, w większości, może tak. Można było zgłosić się na ochotnika, ale tych ochotników było bardzo niewielu. Każdy sędzia dowolnego szczebla, od sądu rejonowego do sądu apelacyjnego, mógł być wyznaczony decyzją ministra, opiniowaną przez Krajową Radę Sądownictwa, do orzekania w sprawach dyscyplinarnych. Przygotowano listy bez wiedzy tych sędziów i doskonale wiem, że je przygotowano, bo je mam. Nie wszystkich. Nie z wszystkich sądów, natomiast znam kryteria. Rzecz polegała na tym, że wybierzmy sobie tych, których nie lubimy, wybierzmy sobie tych, którzy nam nie zagrażają, tych, którzy są spokojni, tych, którzy gwarantują poziom merytoryczny, ale wrzućmy tam też trochę tych, na których rzucimy cień kolaboracji z obozem dobrej zmiany. Jesteś działaczem justicji? Wrzucimy cię do sądu dyscyplinarnego. Wyglądało to w sądach tak, że sędziowie między sobą rozmawiali, mówili, czy słyszałeś obrady Krajowej Rady Sądownictwa? Mówią o tobie. W jakim sensie? Ja o nic się nie ubiegam. Opiniują cię do sądu dyscyplinarnego. Jak to do sądu dyscyplinarnego? Ja się nie zgłaszałem. Te listy powstawały z takim założeniem, że mamy nie mówić tym, którzy do nich trafią, że trafiają na te listy. Dlatego, że środowisko zacznie zadawać pytania. Czy ty aby nie kolaborujesz cichaczem z dobrą zmianą? Czy ty aby nie jesteś coś im winien? Czy ty aby nie jesteś zaufanym ministra, który ukrywa swoje powiązania? Chodziło o to, żeby skłócić środowisko, żeby je złamać. I chodziło też o to, żeby doprowadzić do wyniszczania środowiska jego własnymi rękami. Jesteś sędzią justicji, to będziesz sądził kolegów justicjan. Ale jest ryzyko, że ci sędziowie będą sądzić uczciwie, oni to robili. Nie słyszałem o przypadku, żeby w polskich sądach dyscyplinarnych pierwszej instancji zapadł jakiś wyrok nieuczciwy, żeby zapadł jakiś wyrok niesłuszny, niegodziwy. Natomiast chodziło o to, że ten wyrok był tylko kawałkiem papieru. Był kawałkiem papieru, z którym Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej mógł zrobić rzecz dowolną. Tym sędziom nikt nigdy nie oddał tego, co im się należy. Nikt nie powiedział im przepraszam. Dobrze, panie.